Witam Was serdecznie. Zbliżają nam się święta wielkanocne, a więc postanowiłem dzisiaj trochę pomajsterkować. Odbijemy sobie świątecznego królika w sklejce. Później to wytniemy na pilarce. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, co nam jest potrzebne. Wzornik, kawałek sklejki, taśma. Ja używam łyżeczki do odbijania. I jakiś rozcieńczalnik uniwersalny, czy coś takiego. Ja biorę się do pracy i Wam wszystko powoli będę pokazywał, jak to się robi. Do zobaczenia za chwilę. Dobra. Wzornik mamy przyklejony. Bierzemy papier troszkę rozcieńczalnika. Przejeżdżamy w tym miejscu nie za dużo, ale też żeby i pocieramy mocno łyżką lub czymś takim, żeby nam się ten kawałek odbił na sklejce. Jak damy za dużo, to nam się rozmyje. Jak damy za mało, że kartka nie będzie wilgotna, to nam się nie odbije. No i tak jedziemy całość do końca. Nasz zajączek został już chyba odbity. Zaraz to sprawdzimy sobie. Elegancko. On się odbił. A więc chwila. Wyciągam maszynę. Spróbujemy go dociąć. Zaraz Wam wszystko dalej pokażę. Dobra, maszynę mam przygotowaną. Jedziemy. Więc ja wytnę to teraz. I zobaczymy, co dalej. Tak to wygląda na tą chwilę. Od razu powiem, że nie jestem jakiś tam wybitnie utalentowany. Piłę włosową używałem może z 5 razy. Ja jestem zadowolony. Zaraz przejadę to papierem. I bawimy się dalej. Nie chcę go malować, więc ja go tylko przyciemnię, delikatnie przypalając go dremlem.
tak wyszedł nam królik. Czy tam zając. Ogólnie. Teraz go przejadę lakierem bezbarwnym do drewna. Bo tak już zostaje. Tak mi się wydaje, że tak już jest dobrze. I zrobię do tego podstawę jeszcze. Też ze sklejki, żeby mógł nam sobie bidak stać przez święta. Więc dobra. Przyspieszamy. Jeszcze chwila i będzie koniec. Do zobaczyska. Witam Was ponownie. Tak to się prezentuje. Mniej więcej. Miał w sumie być do powieszenia, ale zmieniłem zdanie. Zrobiłem go, żeby mógł sobie stać, powiedzmy, na jakiejś komodzie czy na czymś. Ja z efektów jestem zadowolony. Może tu w tym świetle to tak nie odzwierciedla. Praca fajna, szybka. Zadowolenie, że z czegoś się coś zrobiło. Chciałem Wam wszystkim podziękować. A przede wszystkim, jak Wam się podobało, to zostawcie łapkę. Chciałem Wam wszystkim podziękować za lajkowanie, oglądanie, komentowanie. I chciałem Wam wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Dużo zdrowia, spokoju i wszystkiego, co sobie wymarzycie. A więc do zobaczenia.